Witamo. Dzisiaj przedstawię, jak formatować tekst akapit. Akapit, co to jest akapit? To każdy wie. P. Akapit jest P. Znacznik P rozpoczynający, czyli nawias taki ostry i zamykający, nawias ostry zamykający. Tu zaznaczam. I to jest otwarcie akapitu. Jak go otworzymy, tak będzie. I tu, gdzie go zamkniemy, znacznikiem zamykającym slash akapit zamknięty. Aby działało, trzeba nadać mu jakąś wartość do stylu. Style CSS mamy załączone, style CSS. To style CSS jest również na pulpicie desktop style CSS. I plik index, w tym wypadku PHP. Ale zmienię, albo nie będę zmieniał, niech będzie PHP, no bo już tutaj należy niekiedy zapisywać to w PHP, ale domyślnie strona HTML jest, więc zmienię. Zmień nazwę index.html i zapisujemy, albo po prostu tu hypertext markup language, zapisujemy. Dalszą działalnością, jaką będziemy robić, będziemy stylizować tekst tego akapitu, czyli nadajemy mu klasę. Klasę. Jaką klasę? Tutaj trzeba wiedzieć, że trzeba dać znaczek równa się, nie prosto równa się i cudzysłów. I w tym cudzysłowiu nazywamy tą klasę, czyli tekst. No bo to będzie tekst formatowany w tym akapicie. Ctrl S i tutaj w style CSS możemy już zmieniać wartości wyglądu tego tekstu. Nie musimy, CSS powstał po to, żebyśmy nie musieli po prostu dodawać kodów tutaj, żeby znacznika B nie dodawać i pogrubienie i nie dodawać, no i czyli kursywy. No i bo oczywiście możemy tutaj też zrobić także, żeby po prostu było pięknie, ładnie w tym, ten tekst został sformatowany, zmieniła się czcionka, nie musimy nadawać tutaj dodatkowych treści, żeby zmieniać czcionki. No to dajemy na style CSS i wpisujemy, zapisany już jako style CSS, ze względu na to, że tu mamy style, napisane style, bo to styl. Możemy zmienić nazwę, ale jak zmienimy nazwę, to href. To musimy zmienić też tu, ale to ważne, żeby było tak jak jest, bo tak nomenklatura i działania kodu wyglądają. Dlatego co będziemy zmieniać? Będziemy zmieniać akapit P. I w tym P trzeba dać kropeczkę, nie kropeczkę, klas, tak, klas, kropeczka i nazwę, jaką nazwę? Nadaliśmy tekst. Tekst. Kst. Kst. Tak? Tak. I zawiera się w. Czym? Zawiera się w. I tutaj informacje ważne są. Nie jestem pewien, czy to dobrze wyjdzie, ale próbujemy. Dla akapitu tekst, dla klasy tekst dajemy. Chcemy formatować tekst, więc damy na przykład tekst. Kurs angielski, decorajki, albo nie. Font size, zmienimy rozmiar czcionki. Dwukropek, tu jest komenda font size, ważna, ją trzeba zapamiętać. 20 czego? Punktów, bo w punktach jest mierzona czcionka. Ctrl S, zapisujemy to i możemy sobie uruchomić, zobaczyć jak. Czy działa, czy nie działa, czy się powiększył rozmiar czcionki. W tym akapicie, który stworzyliśmy, nadaliśmy klasę tekst. Uruchom Launch Pro. I zwiększył się rozmiar czcionki do 20 punktów. Jak wyglądało przed? Można łatwo zmniejszyć. Zmienimy na przykład na 2 punkty, żeby widzieć, że to jest różnica. Zapisałem, Ctrl S, odświeżamy 2 punkty. Bardzo malutki tekst, jest strasznie malutki punkt.
odnośnie punktów. W punktach. Jeżeli byśmy dali piksele, zobaczymy jak będzie w pikselach. Px, Ctrl-S, zapisujemy, odświeżamy i jeszcze się bardziej zmniejszył. 2 piksele. Działamy dalej w dokumencie tym. Style CSS, czyli font size mamy opanowane. Co jeszcze możemy zmienić? Możemy zmienić czcionkę. Ale dajmy tutaj 20, żeby to było widać, już piksele, skoro działamy na pikselach, widać. Inaczej punkty, inaczej są piksele rozmiarowe, bo to są wartości względne i bezwzględne. I pierwsza sprawa załatwiona. Rozmiar czcionki ustaliliśmy. Teraz należy ustalić font color. I nie działa. Po prostu kolor. Dwukropek. Nie działa. Po czym wniosłem, że nie działa? Ponieważ nie jest to takie koloru. Ta wartość kolor, font kolor. Tutaj na przykład font color jest, widzicie, czarne. Nie koloru takiego innego, wchodzącego w granat. Śliwkę. Kolor. Podstawowe kolory, no to na przykład orangę. Nie będziemy się bawić w heksadecymalne i inne, tylko orange. Będzie pomarańczowy kolor czcionki. I odświeżamy zapisem Ctrl-S albo tą dyskieteczką. Odświeżamy i jest kolor pomarańczowy. Czyli dwie wartości już zmieniliśmy. Czcionki. W tekście na naszej stronie w akapicie P można nadać każdemu znacznikowi nadajemy klasę. Można też nadać wartość ID, ale wtedy zmieniamy w CSS-ie i to ma inną właściwość wtedy, ale ja posłużyłem się tym razem klasą. Jeśli chodzi o dwie wartości na dzisiaj, to wystarczy, ponieważ można by zmienić jeszcze pozycję tego tekstu, żeby się przesunął z lewej strony, margines tekstu left z lewej strony o 100 pikseli, to w pikselach. Ctrl-S. Zapisałem Ctrl-S i odświeżamy. Tekst będzie gdzieś tu. No, jest tu. 100. To jest wartość 100 pikseli. Żeby był tu, trzeba dać drugie tyle, 200 będzie tu. No i posiadamy już na pierwszej stronie takie coś. O linkach i innych sprawach to kiedy indziej. To na razie tyle. Dziękuję.